Chciałem zapytać nie o tych trzech skreślonych, tylko o tych 23, których pan zabiera. Proszę powiedzieć, jak pan widzi tą grupę? Jaką drużynę zabiera pan na Euro 2012? Czy zgodziłby się pan z twierdzeniem, że to jest najsilniejsza ekipa, jak popatrzeć na trzy ostatnie turnieje, czyli Japonię, Koreę, Euro 2008, Mistrzostwa Świata w Niemczech, że to jest najsilniejszy, najlepsi polscy piłkarze od trzech turniejów? To nie można porównać z tymi turniejami, naprawdę to już jest kilka ładnych lat i piłka stała się no, bardzo dynamiczna, szybka i nie chciałbym tutaj porównywać tego z tymi latami, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to są naprawdę najlepsi nasi polscy piłkarze. Wszyscy wiemy, że tych piłkarzy nie mamy tyle, co przykładowo nasi sąsiedzi Niemcy czy Holendrzy. Tam jest dużo, dużo więcej do wyboru, ale uważam, że tutaj oby tak było, potwierdziło się, że nie pomyliłem się. Drużyna Benhakera była bardziej doświadczona. Drużyna Benhakera była drużyną, która już uczestniczyła w turniejach takich jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Natomiast u nas jest, no można powiedzieć, 90% piłkarzy, którzy dopiero po raz pierwszy będą uczestniczyć w takim turnieju. W kadrze został, który zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, to taki przykład daje, Kamiński i naprawdę chłopak ma dużą przyszłość, jest bardzo młodziutki, 19 lat, być może będzie w przyszłości podstawowym zawodnikiem. Rafał Murawski jest naprawdę w bardzo dobrej formie. Też było widać, jak on pracował na tym zgrupowaniu. I Rafał Murawski to jest zawodnik naprawdę wielkiej klasy, jeżeli jest dobrze przygotowany. Dariusz Dudka to też potrzebny zawodnik dla drużyny. Mamy różne mecze, mamy z Rosją, z Grecją, z Czechami, więc tutaj można, jeden pasuje lepiej do występu przeciwko Czechom, a drugi Rosji, więc poczekajmy, na pewno wybiorę tych zawodników, którzy najlepiej funkcjonują w zespole. A jeżeli chodzi o Pekisa, jestem przekonany, że będzie w dobrej formie. Zresztą po tej krótkiej przerwie, jaką miał, widzieliśmy, że parę razy nawet się wywrócił i mu to nie przeszkadzało i zaangażowanie jego niesamowite. Naprawdę bardzo dobre wrażenie zostawił po sobie. Po raz pierwszy na to zgrupowanie zaprosił pan do współpracy psychologa. Czy jest pan zadowolony z tej współpracy i czy on was przygotował do tego, co was za chwilę czeka w Polsce, czyli tej wielkiej, wielkiemu szumowi medialnemu, tej wielkiej presji ze strony kibiców? Na pewno był tu potrzebny. Mieliśmy dużo zabawy z różne, wie pan, jak to są dogaduszki jeden do drugiego. No, uważam, że był tu potrzebny i przynajmniej niektórych może przekonał swoimi filmami czy rozmowami. Ale ja mówię na koniec zawsze, że jeżeli ktoś umie grać w piłkę, to nie potrzebuje psychologa.